Baśnia Dolna to malowniczo położona wieś w gminie Lubaczów, powiat Lubaczów, leży u stóp Roztocza Wschodniego. Jest to wieś położona o charakterze takiej łańcuchówki. Wzdłuż dwóch osi rozciąga się, jedną tworzy wokół rzeki Sołotwa, drugą wokół drogi wojewódzkiej Choryniec-Lubaczów. Wieś liczy około 950 mieszkańców. W tej chwili jest to o charakterze takim rolniczo-mieszkaniowym. Baśnia ma bardzo bogatą historię, sięgającą czasów neolitu, później starożytnego Rzymu, średniowiecza. Po raz pierwszy pojawia się na kartach historii w tekstach źródłowych w 1444 roku. Od tego momentu wieś na stałe jest zapisana na kartach historii naszego powiatu, naszego regionu. To w rejonie Baśni król Sobieski gonił czambuły tatarskie. To tutaj rokoszanie szlacheccy dogadywali się z wysłannikami króla w sprawie zawarcia rozejmu. To tutaj wreszcie chłopi stanowili punkt oporu przeciwko pańszczyźnie, jaką narzucał im starosta lubaczowski. Sama nazwa Baśnia pochodzi prawdopodobnie z języka rosyjskiego, od słowa baśnia znaczy wieża, więc tutaj były być może fortyfikacje obronne. Legenda z kolei mówi, że nazwa miejscowości pochodzi od tytułu tureckiego baszy, który tutaj zginął. W Baśni Dolnej jeszcze przed wojną mieszkało cztery nacje: Rusini, Polacy, Żydzi i Niemcy. Panowała między nimi wzajemna tolerancja, poszanowanie odmienności. I tak jest dzisiaj z mieszkańcami Baśni, którzy są otwarci na przybyszów z zewnątrz, którzy są tolerancyjni, serdeczni i z chęcią przyjmą turystów i przybyszów, którzy chcieliby u nas coś zwiedzić i zobaczyć. Cmentarz katolicki został założony około 1940 roku. Znajdują się na nim groby mieszkańców Baśni, okolicznych miejscowości, w tym wielu zasłużonych dla jej rozwoju, ale także walczących o wolność i niepodległość kraju. I przy takim każdym nagrobie, nagrobku takiego człowieka, uczniowie zespołu szkół położyli biało-czerwoną flagę metalową, która świadczy właśnie o walce tej osoby o wolność kraju. Obok cmentarza rzymskokatolickiego znajduje się grekokatolicy. Tak jak przed wojną razem obok siebie mieszkają, tak teraz spoczywają na wieczność. Cmentarz grekokatolicki jest starszy od rzymskiego ponad 100 lat. Ma bardzo wiele ciekawych nagrobków z rzeźbami. Niektóre z nich to prawdziwe dzieła sztuki, warte, godne zobaczenia. Naprzeciwko cmentarza grekokatolickiego zniesiony jest krzyż z kamieniarki bruśnieńskiej, zniesiony w 1848 roku, upamiętniający zniesienie pańszczyzny. Obok niego znajduje się mająca ponad 80 lat kapliczka świętego Jana Nepomucena, mająca bardzo ciekawą historię. Naprzeciwko kapliczki jest skręt z drogi wojewódzkiej w stronę Baśni Górnej, w stronę Podlesia, Pastorówki i Huty Kryształowej. Około 100 metrów od kapliczki znajduje się kościół rzymskokatolicki, mający swoją ponad 70-letnią historię. Budowa rozpoczęła się w 1938 roku, już rok później pierwsza msza. W tym kościele znajdują się ciekawe, przepiękne witraże wykonane w Szkole Krakowskiej w latach 50., 60. XX wieku. Też bardzo ciekawe są malowidła ścienne i sufitowe. Jest to jeden z najpiękniejszych kościołów na terenie naszego powiatu. Zabytkowy młyn, wyposażony jednak w nowoczesne maszyny, świadczy usługi młynarskie także dla mieszkańców okolicznych miejscowości. Naprzeciwko młyna znajduje się staw, którego woda zasilana jest z tak zwanej młynówki, czyli kanału wodnego, którym dostarczano wodę do napędzania młyna,
który jednocześnie miał turbinę do produkcji prądu, ale było to jeszcze przed wojną. W ostatnich latach na mapie wsi pojawiła się piekarnia Słoneczko, która skutecznie zdobywa rynek nie tylko w powiecie. Obok piekarni jest sklep spożywczy, który zaopatruje w artykuły spożywcze ludność tej części wsi naszej. Cegielnia to największy w miejscowości zakład produkcyjny. Do produkcji cegły wykorzystuje miejscowe, bogate zasoby glinki ceramicznej. W 2000 roku dokonano kompleksowej telekomunikacji wsi. Ponadto we wsi dostępny jest sygnał wszystkich operatorów telefonii komórkowej. Basznia, jako jedna z nielicznych wsi nawet w kraju, posiada dwie stacje kolejową w Baszni Dolnej i w Baszni. Obie są zabytkowe. W Baszni Dolnej istnieje jeszcze wieża ciśnień, wybudowana w połowie lat 50. XX wieku, zaopatrująca parowozy wodę na trasie Przeworsk-Bełżec. W maju bieżącego roku podpisano umowę na utworzenie kresowej osady o wartości ponad 4,5 miliona złotych. W kresowej osadzie będą m.in. budynek szkolno-warsztatowy z zapleczem gastronomicznym, budynek multimedialnego muzeum, scena estradowa, wiata rekreacyjna, zabudowa rzemieślnicza i wiele, wiele innych jeszcze budynków historycznych, stara kuźnia, stolarnia, stodoła, monitoring. W centrum wsi krzyżują się drogi wojewódzka z Lubaczowa do Chorzyńca Zdroju i Wierchraty, powiatowa do Lubaczowa przez Antoniki i gminna do szkoły i ośrodka zdrowia. Po lewej stronie na wzniesieniu w centrum wsi znajduje się budynek Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej, a ponadto w budynku znajduje się też zakład fryzjerski. Jest to budynek nowo wyremontowany, świadczący usługi kulturalne mieszkańcom wsi. W tym budynku znajduje się pomieszczenia, znajdują się dla koła gospodyń wiejskich. Koło gospodyń z Baszni Dolnej jest bardzo aktywne, widoczne na wszystkich wiejskich, gminnych imprezach. Popularyzuje dawne kresowe jadło. W parku znajdującym się po drugiej stronie drogi znajduje się plac zabaw dla dzieci, scena, ławki, parking. W nocy park jest pięknie oświetlony, w pełni monitorowany. Uroku parkowi dodaje staw biegnący w pobliżu rzeki. Naprzeciwko parku znajduje się nowo zmodernizowana remiza Ochotniczej Straży Pożarnej. Jednostka ta należy do Krajowego Systemu Pożarniczego. Jest jedną z najlepszych w okolicy, zwycięzcą wielu zawodów strażackich, biorących także udział w wielu innych imprezach o charakterze kościelnym i religijnym i ludowym. Wewnątrz budynku znajduje się sala ćwiczeń, pomieszczenia, socjalne garaże, suszarnie, centrum zarządzania, także jest to jeden z najnowocześniejszych budynek straży ochotniczych chyba w województwie. W centrum wsi znajduje się także sklep spożywczo-przemysłowy oraz zlewnia mleka. Do najciekawszych obiektów budowlanych Baszni Dolnej należy zabudowa dawnego zespołu folwarcznego, a szczególnie rządcówka, służąca obecnie za dom mieszkalny, mająca ponad 100 lat. W jej pobliżu przebiega jedna z dwóch tras turystyki rowerowej, jakie przebiegają przez naszą miejscowość. Drogą gminną od krzyżówki na prawo kierujemy się w stronę szkoły i Wiejskiego Ośrodka Zdrowia. Jest to droga bardzo bezpieczna, z chodnikiem, którym poruszają się uczniowie do szkoły. Po lewej stronie tej drogi znajduje się zmodernizowane cerkwisko. Jest to miejsce po rozebranej w latach 50. cerkwi. Zbudowano nowe ogrodzenie, zlikwidowano starodrzewia, nasadzono nowe drzewa, dokonano rekonstrukcji schodów, renowacji pomnika, tablice, zbudowano ławki. Za tym schroniskiem znajduje się parking.
A nieco dalej znajduje się wiejski ośrodek zdrowia, gdzie przyjmuje codziennie lekarz internista. Naprzeciwko cerkwiska znajduje się zespół szkół publicznych, w skład którego wchodzą gimnazjum, szkoła podstawowa, zerówka i punkt przedszkolny. Pełni ten zespół ważną funkcję na mapie oświatowej gminy. Posiada halę sportową, kompleks boisk Orlik, gdzie znajduje się boisko do piłki nożnej oraz wielofunkcyjne boisko, w skład którego wchodzi boisko do koszykówki, do piłki siatkowej oraz tenisa ziemnego, posiada zaplecze sanitarne. Od 1968 roku w środowisku aktywnie działa Ludowy Klub Sportowy Choragan. W okresie wakacji w Zespole Szkół Czynnej jest schronisko młodzieżowe dysponujące 40 miejscami noclegowymi z pełnym zapleczem gastronomicznym. Przy szkole funkcjonują dwie organizacje społeczne działające od 4 lat Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego oraz od 3 lat Klub Seniora, i te organizacje były organizatorami szeregu imprez. I tak w bieżącym roku, nawiązując do dawnych czasów, zorganizowano inscenizację Nocy Świętojańskiej, w której wzięło udział ponad 1000 mieszkańców baszni okolicznych miejscowości. Corocznie organizują imprezy andrzejkowe, występy jasełek bożonarodzeniowych. Ponadto cyklicznie od 2009 roku organizują takie imprezy jak andrzejki, sylwester, potańcówki, grille, spotkania z diabetykami. Natomiast Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego realizuje dodatkowo projekty z Fundacji Wspomagania Wsi i z Urzędu Marszałkowskiego. Na przykład w bieżącym roku wydało publikację Zarys dziejów Baszni Dolnej. Wieś jest czysta i schludna, bowiem od ponad 20 lat jest zgazyfikowana. Odbiór odpadów, w tym selektywnego odbioru, zapewniają dwa przedsiębiorstwa komunalne. W latach 2009-2010 wieś została w pełni skanalizowana. Mieszkańcy wsi bardzo dbają o wygląd posesji. Trwa nawet swoista rywalizacja, kto ma ładniejszy, oryginalniejszy, bardziej pomysłowy. Krajobraz wsi w ostatnich latach zdecydowanie zmienił się na lepszy. Basznia Dolna to wieś z bogatą przeszłością, tradycjami, ale także z dużymi perspektywami na przyszłość.